Słowa Pana Jezusa. Mówiłem Ci ostatnio o tym, abyś błogosławiła wszystkich w imię Maryi. Wiesz, dlaczego to takie ważne? Bo przynosi mi ulgę w moim cierpieniu, jakiego doznaję w duszach ludzkich. Ukazałem Ci kiedyś, że moje ukrzyżowanie trwa i okrutne męki w duszach ludzi, którzy żyją w grzechu i buncie wobec Boga. Każdy człowiek, a szczególnie konsekrowany, jest jakby tabernakulum, w którym jestem żywy i prawdziwy, choć ukryty. I jestem wydany, jak byłem wydany, będąc człowiekiem na ziemi izraelskiej. Nadal chodzę po świecie, już nie w ciele, ale w duszach chrześcijan. Każdy grzech przeciw miłości Boga i bliźniego jest raną zadaną mi. Każda życzliwość okazana drugiemu człowiekowi koi mój ból, przynosi ulgę i radość. O ileż większą osłodę i radość przynosi mi dotknięcie błogosławieństwem mojej ukochanej matki. To jest balsam dla moich ran. A jeśli oddajesz ludzi Maryi, wtedy w ich duszach nie jestem już tak strasznie samotny i opuszczony. Ona jest przy mnie, jak w Nazarecie, jak w Jerozolimie, jak w czasie dopełniania się mojej ofiary. Autentyczna miłość okazywaną mi i mojej matce musi iść przez drugiego człowieka, bo moją radością jest zbawianie ludzi. Autentyczna miłość okazywana mi i mojej matce musi iść przez drugiego człowieka, bo moją radością jest zbawianie ludzi. A pragnieniem Maryi jest radowanie mojego serca. Moje wcielenie trwa nadal, choć inaczej, i będzie trwać do czasu, aż przyjdę jawnie jako Pan i zwycięzca. I także będzie przygotowane przez Maryję to moje powtórne przyjście, podobnie jak pierwsze. To, co powiedziałem Ci teraz, odnosi się do ludzkości w skali całego świata, jak i do każdego człowieka w jego osobowym życiu na ziemi i przejściu do wieczności.